Mam przyjemność rozmawiać z liderami z Sketchu Para Nienormalni. Kabaretu Para Nienormalni, tak. Cześć, witam. Cześć, witam, dzień dobry. Robert, dzień dobry. Michał, witam. Powiedz mi, jak poprawić humor polskich kibiców piłki nożnej? Ja mam taki problem, szczerze mówiąc, że jestem jakby mało sportowy, to znaczy mało śledzę zmagania sportowe ogólnie w telewizji. Moi koledzy z kabaretu bardziej. Jak rozśmieszyć? No nie wiem, może na przykład, teraz mi wpadł pomysł, może na przykład wzbogacić mecze polskiej reprezentacji, na przykład występami, na przykład krótkimi występami kabaretów, może to by się na przykład zdało, chociaż duży pogłos jest na takim stadionie, więc może byłby problem. Ja może to rozszerzę, bo pomysł jest dobry. Myślę, że jeżeli chodzi o poziom polskiej piłki, no to w tej chwili on nie jest zbyt wysoki. No, wszyscy kibice piłkarscy pamiętają te świetne czasy polskiej piłki, kiedy w 82 byliśmy na mistrzostwach świata, zajęliśmy trzecie miejsce. Teraz jest znacznie gorzej, ale myślę, że żeby kibicom jakby urozmaicać czas podczas spotkania, bo tam niewiele się dzieje, to piłkarze mogliby wykonywać jakieś artystyczne popisy, taniec. Ja powiem więcej. Robert, a jakby się przebrali za znane postacie z kreskówek? Czy to nie byłoby zabawne? Tom i Jerry na przykład gonią się po boisku, faulują. I to by było w ten sposób, na przykład kwadrans normalnej gry, potem jest na przykład 10 minut na takie zajęcia w podgrupach, że kibice mogą na przykład na grilla zejść, poglądać jakieś tam popisy tych piłkarzy artystycznych i potem znowu jakby powrót do meczu, nie? I może jeszcze by się przydał taki układ jakiś choreograficzny, bo zazwyczaj jest po strzelonej bramce, ale pójdźmy dalej, po każdym udanym zagraniu, czyli uda się kopnąć tą piłkę, jest układ, jest zabawa, meksykańska fala, Polak potrafi. Albo może połączyć jakby rozgrywki z jakimiś teleturniejami. Jaka to melodia na przykład? Jaka to melodia? Za ile? Za 4 i tam na przykład. Ale z drugiej strony chciałem powiedzieć, że tak sobie trochę żartujemy, ale... 1 z 10! To są okrutne żarty, bo powinniśmy wspierać polską piłkę tak naprawdę. Ja wspieram. Przepraszam. No, mówmy się, jakby mnie któryś z tych piłkarzy polskiej reprezentacji, o których nie mam pojęcia, jak w ogóle wyglądają. Buncol. Gdyby do mnie podszedł i powiedział, cwaniaku, a umiesz zrobić 10, jak się mówi, kapek, umiesz 10 kapek zrobić, no to bym się lekko czerwienią zalał. Powiedział, no dobra, żartowałem, nie bierz tego do siebie, nie? Więc jakby, no przyznaję, no, gdzie ja tam do nich, no, ale no, niech każdy weźmie się do roboty. O, takie mamy przesłanie. Do swojej kabareciarze, do roboty, piłkarze, do roboty. Tak. Czy macie ciekawe pomysły na nowe skecze kabaretowe właśnie w związku z organizacją największej imprezy w Europie, która odbędzie się za rok Euro 2012? Co więcej, już taki skecz napisaliśmy jakiś czas temu. Będziemy do niego wracać oczywiście, bo za rok w Polsce wielka impreza piłkarska, a mecz jest o dwóch, a skecz jest o dwóch metroseksualnych piłkarzach, którzy spotykają się ni to przypadkiem, prawda, w sklepie kosmetycznym. Rozmawiają o wszystkim, tylko nie o piłce. Tak. I to jest rzeczywiście ten taki piłkarz, który no dzisiaj wystarczy spojrzeć na Davida Beckhama, na przykład na Radka Majdana, gdzie oni są naprawdę tacy mega, no to są praktycznie już modele, to nie są sportowcy, to są metroseksualni kolesie, którzy fantastycznie wyglądają na każdej okładce jakiegoś kolorowego pisma, a czasami jeżeli chodzi o jakby powiedzmy poziom sportowy, no trochę gorzej. To jest sketch, do którego na pewno będziemy wracać. Jest taki pomysł. Fajny, śmieszny, polecam. Znaczy, na pewno należy się spodziewać, że w jakimś tam stopniu kabarety odpowiadają na to, co się gotuje w naszym garku polskim, więc na pewno jakieś skecze się pojawią. Nie zdziwię się, jak jeden z kabaretonów taką tematykę będzie w najbliższym czasie miał, w ciągu najbliższych paru miesięcy. Właśnie jakąś piłkarską. Dzięki. Do boju Polsko. Połamania nóg, chłopaki. Hello, przecież my jesteśmy warszawianki, już w Warszawce po 4 dniach i siedzimy, co nie? Lider z kabaretu skeczów męczących, cześć. Cześć, Marcin Szczurkiewicz, tak jak tutaj kolega powiedział, kabaret skeczów męczących, witamy, hej. W zeszłym roku i 2 lata temu naszym takim dość dużym hitem był hymn Euro 2012. Premierowe te skecze były właśnie na top trendach grane. W tym roku odpuściliśmy, żeby w przyszłym roku, jako że to już będzie rok tejże imprezy, chcemy taki the best hymn Euro wykonać właśnie z okazji już mistrzostw. No i wtedy tak. Jak oficjalny hymn na Euro 2012. A powiem Ci, mieliśmy propozycje, próby przygotowania oficjalnego hymnu od telewizji między innymi, więc
Być może to zrobimy. Nie, jeszcze się za to nie braliśmy, bo mamy teraz ten okres festiwalowy, ale bezpośrednio po nim bierzemy się do pracy. Być może jeszcze zaskoczymy. Jak rozmawicie i zadowoliliście sopocką publiczność, która jest bardzo wymagająca? No wiesz, jesteśmy piąty raz już na top trendach. 4 razy się udało bardzo dobrze. Myślę, że dzisiaj mamy solidny, mocny zestaw. Będzie nie gorzej, a mam nadzieję, że i lepiej. Drodzy Państwo, już za chwilę wysłuchają Państwo 7 propozycji. To Państwo zdecydują, która z nich stanie się hymnem Euro 2012. Na sam początek propozycja polskich piłkarzy. Chcę potrafię, wzniosę się, to naprawdę dobry dzień. Mam przed sobą jasny cel. A jak grasz, to grasz, wygrasz. Coś takiego mówił. Pokonamy Islandię, wybijemy Finlandię. Nie damy dupy, wyjdziemy z grupy.